Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale i dzisiaj postanowiłam przygotować dla Was haul zakupowy. Będzie to haul, gdzie pokażę Wam wszystkie rzeczy na początku, tak wiecie, zwyczajnie, a później wszystko przymierzę. Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i ja już zapraszam Was do oglądania. I tak, pierwszą rzeczą jest spódniczka z takimi guziczkami, ona z tyłu ma gumeczkę. Zwykła taka czarna, ogólnie właśnie jeśli chodzi o moje ostatnie zakupy, to postawiłam na takie rzeczy basicowe, takie bardziej zwyklaczki. I ona jest w rozmiarze M i kosztowała coś około 3 dyszek. I jeszcze fajne jest to, że mam tutaj kieszonki. Dobrze. Kolejną rzeczą jest taki topik, też właśnie zwykły, biały. Z tyłu tak się prezentuje. I już Wam mówię, to jest rozmiar L i on kosztował 19,95. I jest z New Yorkera. I kolejne dwie rzeczy z New Yorkera. Są to takie, o, zwykłe, basicowe crop topy. Ten jest w takim fajnym kolorze miętowo-limonkowym. Bardzo mi się on podoba. Tu ma zakładane rękawki. Ja sobie wzięłam rozmiar L, żeby był luźniejszy. Ja lubię oversize'owe topy do właśnie spodni z wyższym stanem. Ok, i one kosztowały chyba po 13 zł, coś koło tego. I tutaj taki sam, tylko zwykły biały. Tutaj bluzeczka. Jest ona z Sin Say, to jest rozmiar L. I kosztowała chyba 2 dyszki. Z takim napisem i szczelnymi napisami. I tutaj mam taki fajny pastelowy, pastelowo-niebieski dresik. On jest z Sinseya, tylko po prostu ja sobie dobrałam bluzę i dobrałam sobie spodnie dresowe i zaraz Wam to wszystko pokażę. Ale no kolor jest super, taki pastelowy. O, tak wygląda bluza. Ja sobie wzięłam rozmiar L, żeby ona była taka większa. Ja lubię szersze rzeczy oversize'owe. I ona jest bardzo fajna, bo jest taka naprawdę cieniutka, idealna na lato. Teraz jak są chłodne wieczory. I do tego mam spodnie dresowe. Takie długie, z troczkami. One też są z takiego samego materiału. I to jest rozmiar L i kosztowały 39,99, a bluza kosztowała albo 30, albo 40 zł też. 70-80 zł wyszedł mi cały komplecik, także myślę, że niedrogo. I tutaj mam jeszcze jedną bluzę. Też taką cieniutką, nieogrzewaną. Tak się prezentuje, w takim kolorze khaki. Tutaj tylko z małym takim minimalistycznym w sumie jakimś wzorkiem. O, i ona jest też luźna, ja mam rozmiar M, a ona jest naprawdę duża. Wypada na LXL. I ona kosztowała 15,90, była w promocji i kupiłam ją w Pull & Bear. Jeśli chodzi o ubrania, to będzie już wszystko. Teraz pokażę Wam jeszcze, mam jedną torebkę i jedne buty, które ostatnio kupiłam. I tak. I tak wygląda torebeczka. Ma ona taki pasek dłuższy właśnie na ramię. Tutaj ma z przodu muszelki. I tak, zaraz Wam pokażę, jak to się wszystko otwiera. Tu ma coś takiego i to otwieramy. I fajne jest to, że ma dodatkowo zamek. To jest jak najbardziej na plus. W środku też jest wyłożona właśnie, ma taką jakby tutaj siateczkę, więc nic nam nie wypadnie, bo tutaj jest dziurkowana, jest z takiej jakby rafi, coś takiego. No właśnie idealna na lato, bardzo letnia, idealna do takich letnich stylizacji. I ona kosztowała chyba 70 zł. I już ostatnia rzecz w tym haulu są to buciki. Takie espadryle, one są w takim pudrowo-różowym kolorze. Szukałam właśnie jakichś fajnych espadryli, one mają tutaj taką jakby kokardkę, zakładkę. Bardzo fajnie wyglądają. No i tutaj właśnie mają taką jutę, coś takiego. Są fajnie ogólnie wykonane, ja mam rozmiar 40. Zostawię Wam ogólnie link do tych bucików i torebki w opisie, bo te obie rzeczy kupiłam przez internet. Także tak wyglądają, myślę, że są bardzo ładne, takie urocze. Thank you.
to by było na tyle, tak jak mówiłam na początku, ostatnio postawiłam na takie basicowe rzeczy, kupiłam sobie dosyć proste rzeczy, żeby na nich budować garderobę, bo jeśli chodzi o bardziej takie kolorowe rzeczy czy coś, to wolę buty czy torby gdzieś tam podkreślić stylizację, a tak to raczej wolę proste ubrania, bo wtedy zaglądam do szafy i w kilka minut mogę skompletować sobie strój na dany dzień. Dobrze, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i już do zobaczenia wkrótce, pa pa!